Witajcie drodzy, witajcie, witajcie kolejny dzionek, yy, pełen Bożego Ducha, z którego chcemy zaczerpnąć dzisiaj. Dlatego zapraszam Was, żebyście zabrali duże, małe naczynia wszystko to, co macie, ponieważ potrzebujemy dużo Ducha Świętego, żeby móc żyć i obfitować. Dzisiaj przygotowałam dla Was fragment yy, z Psalmów. 31 Psalm i 6 Werset. Nienawidzę tych, którzy zważają na próżne marności, bo ja w Panu pokładam nadzieję. Lubię psalmy, bo one są takie intensywne. Tam jest dużo nienawidzę, kocham. Yy, uwielbiam, zabiegam, uderz w szczękę moich nieprzyjaciół, zmiażdż ich panie, niech nie pozostanie ślad po nich. <noise> Jest bardzo dużo takich bardzo mocnych, ekstremalnych odczuć. Dawid był artystą, oprócz tego, że był wojownikiem, był też artystą i da się to odczuć tutaj. Nienawidzę tych, którzy zważają na próżne ma marności. Teraz yy, nie wypada nam, żeby mówić, że kogokolwiek nienawidzimy, ale wierzę, że w tym za za zawiera się pewna postawa. Że stronie od ludzi, e, to znaczy nie, nie chce być blisko emocjonalnie, duchowo ludzi, którzy zajmują się próżnymi sprawami, marnościami tego świata. Oczywiście jesteśmy w tym świecie, żeby kochać, żeby służyć innym ludziom i to nie chodzi o to, żeby się wycofywać i stronić od jakichś ludzi na zasadzie, że nie, z nim nie będę rozmawiał. Nie, możesz rozmawiać z, z różnymi ludźmi bardzo grzesznymi ludźmi po to, żeby im pomóc oczywiście, ale nie po to, żeby się z nimi przyjaźnić. Więc to jest pewna różnica. Spędzać czas z ludźmi po to, żeby mieć na nich wpływ, albo spędzać czas z ludźmi, żeby oni mieli wpływ na ciebie. I teraz wierzę w to, że ma my mamy bardzo ostrożnie wybierać właśnie tych ludzi, którym pozwalamy mieć na siebie wpływ. I to dotyczy również social mediów, bo to nie chodzi tylko o to, ile czasu spędzasz face-to-face -face z kimś, go słuchasz, ale na co patrzysz na Instagramie, na Facebooku, kogo czytasz. Czy to są przypadkowi ludzie, którzy mają przypadkowe poglądy. Często tak właśnie, właśnie jest na Facebooku. Na Instagramie jest większa kontrola, na YouTubie również, ponieważ ty musisz jakby kliknąć i wybrać. Kogo chcesz słuchać, od ciebie to będzie zależało. Czasami to jest oczywiście taka eksploracja, że my wchodzimy i o, zobaczymy, o, to ciekawe, to o, zobaczymy tam, zobaczymy I, i my decydujemy, czy chcemy tego więcej, czy też się wycofamy, powiemy nie, to bzdura, to jest płytkie. Czy też damy się wciągnąć mocniej. I teraz my musimy cały czas jakby wybierać, kogo słuchamy, kim się inspirujemy, kto ma wpływ na nasz umysł. I nawet jeżeli nie możesz powiedzieć o kimś, że to jest, Twój mentor, że to jest Twój przewodnik duchowy, tak? Nie musisz tak mocno, że tak powiem, być zaangażowany w relacje, żeby brać od kogoś, żeby się od kogoś uczyć. Ale nawet jeżeli regularnie oglądasz pewne rzeczy, które cię odprężają, powiedzmy, to przeanalizuj, czy to nie ma negatywnego wpływu na Twoją duszę. Dlatego, że ludzie, którzy zajmują się próżnymi marnościami, tak jak jest tutaj nazwane, będą zaszczepiali. Ten sposób myślenia, odczuwania tobie: z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli idziesz do innych ludzi, którzy są pogubieni i zajmują się marnościami, ale chcesz im pomóc i Ty chcesz oddziaływać na nich, ty się o nich modlisz, ty pytasz Boga, w jaki sposób możesz wpłynąć na ich życie, modlisz się o tych ludzi, tak, Bóg ci daje rozwiązania, to jest inna kwestia. To jest sprawa misyjna. Jesteś wtedy w trybie wojennym, w trybie dawania, a nie brania, ale kiedy odpoczywasz, kiedy się relaksujesz, kiedy się uczysz, kiedy jesteś w trybie brania, to uważaj, kto jest wokół ciebie i wybieraj ostrożnie takie osoby, żeby to nie byli ludzie, którzy lekko podchodzą do życia, którzy w pewnych kwestiach nie pilnują swojego języka, zajmują się takimi marnymi rzeczami. Marnymi to nie, nie chodzi o to, że zajmują się czymś co nie jest związane z Biblią i Kościołem, ale czymś co nie przynosi pożytku, ani intelektualnego, ani emocjonalnego, po prostu jest puste. My oczywiście też nie powinniśmy takimi ludźmi być. Bo ja w Panu pokładam nadzieję, dlatego że ci ludzie, którzy zajmują się takimi rzeczami, mają niezbalansowane życie, wybrali, nie Boga, który ich zaspokaja i który ich y, napełnia i który ich satysfakcjonuje, tylko jakieś inne rzeczy ich satysfakcjonują. Dlatego o tych rzeczach mówią: o jakichś zakupach, o jakichś wycieczkach, o jakichś podróżach, o tym osiamtym, o jakichś ludziach, o czymś, co tam zobaczyli. I jeżeli nie ma w tym tej soli, o której mówiliśmy wczoraj, jeżeli nie ma w tym tego ziarna, który może wydać plom, nie ma czegoś, co byłoby odżywcze dla Twojej duszy, to, to to będzie szkodliwe, ponieważ Ty pokładasz swoją nadzieję w Bogu i dla Ciebie Bóg jest najważniejszy. Jeżeli dla Ciebie jest Bóg najważniejszy, to będziesz szukał towarzystwa ludzi, dla których też Bóg jest najważniejszy. I tak, wśród takich ludzi będziesz chciał być, ponieważ ich bycie, zachowanie, traktowanie innych ludzi będzie dla Ciebie nauką. Będziesz od nich czerpał, będziesz się od nich uczył, będziesz się inspirował, będzie to potwierdzeniem tego, co już czytałeś dzisiaj rano w Biblii, do czego przekonujecie Duch Święty. I to będzie kontynuacją Twojej nau nauki. Dlatego ja wiem, że to jest taki banalny temat. Banalny i my o tym wiemy. Ale naprawdę musimy uważać, szczególnie w tych czasach, bo tyle różnych treści, luż, różnych ludzi wciska się nam do naszego życia i chcą mieć wpływ na nasze życie. Właśnie przez to, że zrobią jakiś śmieszny filmik. Teraz to jest po prostu obłęd z tymi filmikami, tak? Można oglądać godzinami bardzo ciekawe filmiki, <laughs> bardzo ciekawe, ale czy to nie są marne próżności? Czy próżne marności? W obydwie strony można to ująć, marne próżności czy próżne marności. Wszystko jedno, zniszczą Twoje serce, dlatego że nawet jeżeli pobudzą cię w jakiś sposób emocjonalnie, bo taki jest cel tworzenia takich treści, to, to nie zostawią w tobie ziarna, które wykiełkuje. I jest za dużo tego wszystkiego, żeby móc wchłaniać to i tamto. Bóg chce, żebyś Ty wydał plon i musisz skupić się na tym, co Bóg chce od Twojego życia, a nie co inni ludzie mają do zaproponowania. Co Bóg do Ciebie mówi? On jest skałą Twojego zbawienia. Ty w Panu pokładasz nadzieję. To Bóg jest źródłem Twojej siły. Dlatego większość, część dnia musisz spędzać słuchając Jego i słuchaj będąc wśród ludzi, którzy słuchają Jego, którzy mówią o Nim, którzy w jakiś sposób rozszerzają ten duchowy świat. Ok, wystarczy. <grych> e Tato, drogi Tato w niebie, drogi nasz Boże kochany, Ty nakierowujesz nasze serca na właściwe tory. Prosimy, żeby strzegł naszych serc, naszych myśli w Chrystusie, tak żebyśmy byli zanurzeni w Twoim świecie i żebyśmy nie pozwalali diabłu pod jakimś przebraniem wślizgiwać się do naszego życia czy po prostu żeby jakieś próżności nie zajmowały miejsca, nie zajmowały części tej gleby. Którą, którą mamy ograniczoną w naszym życiu, tak, żeby ta gleba mogła dać, dać to, co najlepsze, ziarno, które Ty w nas posiałeś, żeby to ziarno mogło wzrastać, żeby się nie namnożyło chwastów, żeby się nie namnożyło różnych idei, różnych koncepcji, różnych ciekawych rzeczy, które nas odciągają od tego, co jest najważniejsze. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś pokazywał nam, gdzie powinniśmy powiedzieć stop, nie wycofuje się, i jak zmienić swoje życie, jak ograniczyć pewne wpływy, by nie były dewastujące dla naszej duszy. Modlimy się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. No, dzisiaj ciekawy temat poszedł. E, ciekawie Duch Święty też to poprowadził. Też e, e, jestem chętna, żeby zobaczyć, jak wymyślicie, co wymyślicie, i czy na tym polu jakieś zmagania. Zachodzą was, czy może jakieś zwycięstwa również, proszę, podzielcie się w komentarzu. Podyskutujmy trochę o tej kwestii, bo to jest bardzo ważna sprawa, sprawa naszego, naszego całego życia z Bogiem. Dzięki wielkie już z góry za wszystko, co napiszecie i widzimy się jutro rano z Panem Bogiem, papa. Pa.